Witam Was, kochani. Cześć Wam. Słuchajcie, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj sobie postanowiłam, że zrobimy film. Czy byłam czymś zainspirowana? Byłam czymś zainspirowana, nie powiem Wam czym, ale wybrałam pewną jedną markę do zrobienia kompletnego, całościowego dzisiaj makijażu. I domyślam się, że nie będę dzisiaj, w ogóle nie mam dzisiaj żadnych spotkań i nawet jakby ktoś do mnie zadzwonił, chciał się ze mną dzisiaj spotkać, to ja się z nikim nie spotkam, bo podejrzewam, że może wyjść dziwnie. Marka jest bardzo tania, ponieważ zapłaciłam, słuchajcie, za wszystkie kosmetyki, w tym są dwa podkłady. Wszystkie kosmetyki. Ja nie będę potrzebowała niczym się wspomagać. Zrobię makijaż tylko tym, co mam. I za wszystkie kosmetyki zapłaciłam 130 zł. Tak jakby za full makijaż z dwoma wykończeniami, ponieważ w ogóle może Wam tutaj pokażę. O, tutaj macie komplet tych kosmetyków. Mam nadzieję, że Wy to dobrze widzicie. I słuchajcie. Przepraszam Was. Już Was naprawiam. I słuchajcie. To są dwa wykończenia, bo tutaj mamy podkład, który ma być illuminated, rozświetlający. I drugi mamy podkład, który ma być matujący. I ja chcę jedną połowę zrobić tym jednym podkładem, drugą połowę zrobić tym drugim podkładem. Czy kolorystycznie nawet dobrałam, to nie wiem. Podejrzewam, że będę wyglądała ola Boga. No, ale cóż. Dzisiaj, słuchajcie, farbowałam sobie sama włosy i miał być blond. Wszedł zimny, ale to chyba nie jest blond. Ale może się wymyją, więc to, bo od fryzjera jak zimny mi robiła, to też w sumie przyszłam z takim ciemnym, a później on się wymył i w sumie był bardzo ładny, taki zimny. Więc zobaczymy. Pierwszy raz od 7 lat poszłam do sama sobie pofarbowałam, słuchajcie, sorry, że tak, ale tak tylko Wam napomknę o tych włosach. Sama sobie pofarbowałam, bo ostatnim razem, jak byłam u fryzjerki, zapłaciłam za moje farbowanie włosów 800 zł. Stwierdziłam, że to już jest przeginka i że czas chyba wziąć sprawę we własne ręce, jak to się mówi. Dobra, słuchajcie, co, zaczynamy. Zaczynamy. No to tak, bierzemy ten podkład Illuminating. Jest coś ponaklejane. Dobra, bierzemy najpierw ten podkład. Coś tu zadziała. Mhm. Coś tu w ogóle zadziała? Ta pompka w ogóle działa? Nie. Nie, w ogóle to nie ten. Cyrk. No nie, słuchajcie, no ile można pompować? To już jest za długo. Nie działa ta pompka. W ogóle kosmetyki są firmy Sensik. Bo nie wiem, czy Wam o tym wspomniałam w ogóle. Kosmetyki są Sensik i... No nie, słuchajcie, to chyba nie działa. Może weźmiemy to tak. O. I już będzie najlepiej. Bo pompka nie działa, także zareklamujemy to. Nie chcemy takiego produktu z takim ubytkiem. Dobra, lecimy. Zrobimy tą stronę. O Jezu, jaki tępy. Illuminating, no. Ale pachnie. Ja za dużo wzięłam, przecież ja tylko na połowę twarzy to potrzebuję. Ogóle, czekajcie, wezmę sobie lusterko, bo zapomniałam. I sobie je postawię, żeby Wam nie przeszkadzać, ale żeby coś widzieć, co ja tutaj robię. Fajne, co? No chyba nie jest taki zły, no nie wiem. A on naprawdę kosztował 25, słuchajcie, złoty. Dobra.
Dobra, nie wiem, czy to trzeba krycie dopracowywać, czy nie, słuchajcie. Musicie postanowić, żebyście wy tego lusterka nie widzieli, bo ciągle wam fokusuję na to lusterko. Ale ja też z drugiej strony muszę siebie widzieć i tak nie wiem. Tutaj może coś poprzykrywam jeszcze. O. Czy on jest illuminating, słuchajcie? Ja nie wiem, czy to jest illuminating. Przepraszam was za hałas też, że psy szczekają. Nie zamknęłam okna. Zapomniałam, a już teraz nie będę. Nie wiem, słuchajcie, co wy o tym myślicie? Dobrze się rozkłada dosyć. Nie mogę powiedzieć, może wcale nie będę wyglądała jak półdupeksa krzeczka, tylko muszę go wytrzeć, bo go zdecydowanie za dużo z tej pipety nabrałam. Dobra, ja robimy drugą stronę, matte finish. Też się nie będę, słuchajcie, nad nimi jakoś szczególnie spuszczała nad tym makijażem, ale jeżeli jedną tą marką mi wyjdzie fajny makijaż, który o, kompletnie inny kolor, zupełnie jaśniutki, za jasny. O, ten jest matujący, a jest bardziej lejący, chociaż tu jest gęsty, słuchajcie. Oj, marzę się, ale to jak? W ogóle albo nie jest przeznaczony do nakładania, słuchajcie, może być nieprzeznaczony kompletnie do nakładania ręką, ale będę, jedna strona będzie taka jaśniusieńka, może oksyduje i może ściemnieje z kolei. Zobaczymy. Nie były takie same kolory, słuchajcie, tylko zupełnie inne. Jest bardziej ten matowy rozświetlający, mam wrażenie. No ten w ogóle nie jest rozświetlający, ten jest już bardziej rozświetlający i dziwnie, ale ten rozświetlający lepiej przykrył zmiany. Tutaj przybija skóra normalnie. Także tak, no nie wiem. Dziwnie bardzo. Matte finish i żeby... To jest naprawdę bardzo dziwne, słuchajcie. W ogóle może ja was tutaj jeszcze troszkę podwyższę, o. Będziecie mnie może lepiej widzieli, albo na przykład tak zrobię, o. O, może będzie lepiej. Dobra, słuchajcie. Bardzo ładnie się ułożył na twarzy. Nie mogę powiedzieć, że nie, naprawdę. I one się jakby kolorystycznie w miarę wyrównały, co? Może nie będzie taka katastrofa jednak. Ten troszkę jest ciemniejszy od tego. Ten jest rozświetlający, ten jest bardziej kryjący. Jest niby bardziej lejący, tak jak na ręku miałam, ale z drugiej strony, no nie wiem. Ten jest gęściejszy, ale bardziej lejący na twarzy. Ten fajnie się rozprowadza palcami, ten nie. Dobra, lecimy dalej. Jest efekt jaki jest. Nie ma tragedii. Może nie będzie. Słuchajcie, pudrów nie było sypkich. Więc mam tak. Mam puder Shine rozświetlający i matte finish. I teraz tak. Ten Shine użyjemy sobie pod oczy. No bo nie mam jakby nic innego możliwości użyć. Więc użyjemy ten shine i użyjemy go oczywiście jakimś pędzelkiem, no bo przecież czym żeby innym. Tylko czekajcie, czy ja mam jakiś pędzelek, którym ja mogę go użyć? Dobra, spróbujmy tym. Chociaż to jest... Ja muszę wymyć wszystkie pędzelki. Co to w ogóle ma być? Co to w ogóle ma być? Ten jest taki właśnie bardziej do pudru. Dobra, lecimy. Korektor, słuchajcie, jest High Coverage Liquid Concealer. Chyba był jeszcze jakiś drugi, ale nie pamiętam. Był drugi chyba w takiej bardziej tubce, ale on był niedostępny do kupienia, więc... no po prostu nie miałam wyboru. Nie. Ale ja jestem po prostu sierota Boża. W ogóle jest rano, jest
godzina 7, a ja już mam pofarbowane, słuchajcie, włosy, umyte i wysuszone. I dzisiaj je farbowałam. Wyobraźcie sobie. Wstałam specjalnie wcześnie, żeby to zrobić, nagrać filmik i jeszcze iść normalnie do pracy, rozpocząć pracę o w miarę normalnej godzinie, bo już widzę, że maile spływają i że po prostu później się nie obrobię, albo ludzie zaczną dzwonić. Okropny jest. Zważył się i tu, i tu. Nie jest to korektor na pewno kryjący. Może można zbudować jego krycie, ale no nie wiem. No nie wiem, słuchajcie. Dziwne, bardzo korektor. Nie wiem, czy ja po niego jeszcze kiedyś sięgnę, nie? Daje kolor ten puder. Ohydnie żółto wyglądam. Właśnie się nie nadaje za bardzo pod oczy. No ale to już nic. I ja mówiłam, że ja zdaję sobie sprawę, że ja mogę dzisiaj chodzić jak sierotka Marysia. No i trudno, i mogę chodzić, no. Jakby zdaję sobie z tego sprawę. Dobra, teraz lecimy, słuchajcie, tym matte finish. Przypudrujemy strefę T, bo jak wiecie, reszty ja nie pudruję. O Jezu, jaki daje kolor ten puder. O matko. Śmieszne. Boże, jak nie przyciemnił. Chyba nie wygładza żadnych porów, nic z tych rzeczy nie robi ten puder. O Jezu, strasznie przyciemnia, słuchajcie. Strasznie żółty, przyciemniający. Ojejku, jak mnie zaciemnił. Nie wyblurował niczego. Nie przykrył, uwydatnił pory. Dobra. Próbujemy dalej. Nie załamujmy się jeszcze. Próbujmy dalej. Dobra, mam teraz, słuchajcie, jeszcze produkt, bo no wszystko mam zrobić tym. Mam produkt, który się nazywa Sensic Sensitive Skin Eyebrow Pencil. Ze szczoteczką i tu z taką do temperowania końcówką. No i lecimy. Ważne, że rysuję póki co, kochani. Ważne, że rysuję, więc już jest połowa sukcesu. Już może będę miała jakikolwiek produkt do brwi. Nie, naprawdę maluję. Nie mam tu jakiegoś, że nie użyję, bo coś. Nie, spoko. Spoko, naprawdę. Okej, robimy drugą. Słuchajcie, w ogóle... wybrałam tę markę, bo chciałam markę z natury. Z drogerii Natura, koniecznie. No i zobaczyłam, że ta marka jest w sumie cała tam. Na tej Naturze wszystkie kosmetyki są. I mało tego, sprawdziłam sobie, żeby to była marka stricte, która występuje tylko na Naturze, w drogerii Natura. I naprawdę nie dostaniecie jej nigdzie indziej, bo nawet jak kupicie ją na Allegro, to jest też od Natura. Od drogerii Natura, bo drogeria Natura też jest na Allegro, zresztą Hebe też jest, z tego co wiem, na Allegro. Więc no, także chciałam po prostu, w ogóle mam taki sentyment też troszeczkę do tej drogerii, bo ja pochodzę z takiego miasta, gdzie kiedyś były tylko drogerie Natura.
za moich czasów. Nie było czegoś takiego jak Rossmann i tak dalej. Była właśnie ta drogeria Natura. Ona była jako pierwsza. Nie była żadnych Hebe, Superfarmów. Tylko ta drogeria Natura. Tam się dziewczyny, jak coś potrzebowały, to zaopatrywały. Więc no mam taki sentyment po prostu do tego, nie? Ponieważ, słuchajcie, nie było żadnego mydełka z tej firmy. No to skoro nie było żadnego mydełka, to ja nie będę robiła sobie mydełka, no bo przecież ja chcę zrobić 100% makijażu tylko tymi produktami. Już połamałam. Jak to się stało? Bo nie to wzięłam. O Jezu, słuchajcie, jakaś sierota Boża. Masakra. No i co? I fajnie wyszły brwi. Kolor teraz nawet dobrze pasuje do tego zimnego. Nie, spoko. Mydełko by się przydało, ale będzie bez mydełka. Dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, oczy. Zobaczcie, jak ja sucho wyglądam. Masakra. Kupiłam cienie. Trendy Eyeshadow się nazywają. Wybrałam akurat taką kolorystykę. Już je sprawdzałam, słuchajcie. Nie mogłam wytrzymać i po prostu już je sprawdzałam. I dobra, i lecimy teraz z makijażem oczu szybciutkim. No i sobie bierzemy ten kolorek. Taki jaśniutki. O ten. I lecimy. O, napigmentowane jak. Jestem w szoku w ogóle. Jaki pigment. Lecę sobie tutaj wysoko. Nagram wam już w tym tygodniu. Sukienka dzisiaj do mnie przychodzi. To już dostałam informację. Czekam w sumie na kuriera, który może przyjść nawet w trakcie nagrywania filmiku. Często jest rano bardzo u nas akurat i może tak być, że przyjdzie, to nic. I słuchajcie, także tutorialek się szykuje. Słuchajcie, jakie one są napigmentowane. Ja jestem w ogromnym szoku. Dobra, przyciemnimy sobie teraz zewnętrzny kącik. Ten jest taki niby napigmentowany, słuchajcie. Ale jakby trochę się plamiście nakładał. Nie wiem, jakby tak troszkę. Same maty, chyba nie, tak, nie ma tu żadnego błysku. Same maty. W nosie mnie kręci, przepraszam. Nie! Co ja zrobiłam? Słuchajcie, nie mam osypu żadnego w tych cieniach. A spoko. Prawda. Dobra, i teraz jeszcze ten pociągniemy tak właśnie wysoko. Ciągniemy go. Nie wiem, co mam o nich myśleć, bo one są dosyć dobrze napigmentowane, ale rozcierają się ze sobą. No, rozcierają się ze sobą, aczkolwiek nie, no w sumie się tak porozcierały do jakiejś takiej chmurki.
No dobra. Może nie ma dramatu, słuchajcie. Tu może jeszcze troszeczkę tylko pociągnę, bo tak jakby za mało tą linię wyprowadziłam. I teraz jeszcze, o, wezmę i tu, żeby te linie bardziej. Ale chyba się fajnie nimi pracuje, chyba. Ale po prostu strasznie pomarańczowy ten puder i niestety to bardzo brzydko wygląda. Druga też sprawa, że czuję się bardzo tak sucho, tak się troszeczkę boję tego, Boże, żeby mnie nie pozapychało jakoś i żeby nie było, że później będę musiała to leczyć, bo wiecie, że mam te wesele i zachciało mi się akurat próbować tego w momencie, kiedy najbardziej nieodpowiednim, kiedy nie powinnam w ogóle ryzykować, nie? Dobra, to teraz lecimy z tym. Nie ma tu takiego, słuchajcie, jasnego cienia, który by mi się bardzo przydał. Właśnie, żeby zaakcentować wewnętrzną część powieki. I tak trochę. Tak trochę mi się to nie podoba, bo nie wiem, chyba nałożę taki. On się wydaje róż taki bardzo, nie wiem, neonowy. I taka będę neonowa. No, będę dzisiaj taka neonowa. Masakra. Myślałam, że ten właśnie, który teraz jako środkowy nałożyłam, bo on tutaj jest, słuchajcie, takim fioletem, a tu wychodzi na taki dosyć jasny, ale może taki kolorowy nie będzie źle, co? Jakiś to dramatycznie chyba nie wygląda. Dobra, lecimy, słuchajcie, z dołem powieki. Na dół powieki. Na dół powieki ten ciemny damy. Są bardzo dobrze napigmentowane. Nie mogę powiedzieć, że nie. I nie mogę też powiedzieć, że ich formuła, słuchajcie, to są w ogóle super maty moim zdaniem. I nie mogę też powiedzieć, że ich formuła jest formułą jakąś taką starą, nie wiem, sprzed iluś lat, że ona jest, taka ciężka praca jest, czy cokolwiek. Nie mogę absolutnie tego o nich powiedzieć. Wydaje mi się, że to są takie dosyć nowoczesne cienie, z którymi praca jest dosyć prosta, no bo naprawdę, jeżeli ktoś lubi takie kolory, to ten makijaż nie wygląda moim zdaniem źle, absolutnie, więc no tak nawet to dobrze wyszło, słuchajcie, w ogóle to zawsze gdzieś coś, jakieś plamiście mi wyjdzie. Dobra, lecimy dalej, no, przez dalsze produkty. Na razie tu nic nie robimy, bo tak, nie mam czegoś takiego jak eyeliner, więc nie mogę zrobić eyelinera. Nie, mam, poczekajcie. Kupiłam, tylko że właśnie nie czarny chyba, Sensitive Skin Eye Pencil, brązową. No to lecimy z tą brązową. Trudno, czy będzie pasowała, czy nie, to nie wiem. Dobra, lecimy. Nie boli. Ale nie mogę, słuchajcie. Muszę bliżej, przepraszam was. Nie boli, nie jest twarda jakaś bardzo. Ale też precyzję uzyskać nią to jest prawie niemożliwe. O, nie mogę nawet tego środka dobrze zamalować. Jest bardzo ładny kolor.
na pograniczu zimnego i taki kolor na kredkę się nadaje do oczu. Właśnie, ja jestem, słuchajcie, tak sucha, że ja chyba na koniec użyję mgiełki, bo ja tego nie zdzierżę, serio. Tak sucha. Dobra, teraz jeszcze dół. Ona się mi tu nie utrzyma raczej. Się boję, że ja sobie porysuję, wiecie. Ona ma bardzo ładny kolor. Mega mi się podoba ten kolor. Naprawdę. Fajnie tu wyszło. No zaraz zobaczymy. Jak to wyjdzie tu. Ogromnym plusem tej kredki, słuchajcie, jest to, że naprawdę ona maluje. To znaczy, że jest na tyle fajny, piękny, jasny brąz, ale napigmentowany, że ona naprawdę maluje i słuchajcie, wbrew pozorom, ja myślę, że ja się z nią polubię. Tu się boję malować trochę, gdybym nie trzymała lusterka. Normalnie namalowała. Czuję się strasznie sucho i tak niefajnie dosyć. Bardzo fajna kredka. Naprawdę myślę, że będę jej używała. Bardzo fajna kredka. O, więc fajnie, bo oczy w sumie wykończone. Nie mam jednej bardzo ważnej rzeczy, słuchajcie. Nie mam tuszy do rzęs. Sensik. Nie było w ogóle. Napisali do mnie, czy mogą mi wysłać bez tego. I też róż zamówiłam. I też nie było. Zapytali, czy mogą wysłać bez tego, więc mam taki highlighter. Nie wiem, to z takimi brązami, różami w sumie. I on pójdzie jako, słuchajcie, róż chyba trochę, bo... no i muszę użyć swoich tuszy. No bo nie mam tych Sensik. No, powiedzieli, że oczywiście było, ja wrzuciłam do koszyka, zrobiłam zakup, ale powiedzieli, że nie ma. Dlatego no, trzeba sobie radzić inaczej i sobie zaraz poradzimy inaczej. Czyli tak, najpierw lecimy. Mam taki Trendy Makeup Pearls. To ma być jako bronzer u mnie. Zobaczmy, otwórzmy to, jak to się ma otworzyć. Jakie mam to otworzyć? Słuchajcie, z tym nie, a może tym? Jak ja to mam otworzyć? O Boże, co za sierota dzisiaj jestem. No i dobra, zobaczmy te brązujące. Czy to w ogóle cokolwiek brązuje? Bo brązuje. I to jak? Matko jedyna, jak to brązuje? Muszę trochę to... Boże, strasznie pobrązowiło mi to. Dobra, czekajcie. Dobra, wezmę to. Boże, jakie to jest mocno brązowe. Czy to się rozciera, słuchajcie? Rozciera się. To nawet nie jest w ogóle głupie, tylko to jest zbyt brązowe do tego podkładu, ale do tego ciemnego, które mam z Colistara, to ja myślę, że to nawet mogłoby być to bardziej takie do muśnięcia słońcem może, słuchajcie? Nie wiem sama. Ale on jest ciemny. To się tak w ogóle, one się tak w ogóle nie wydają, takie ciemne, słuchajcie. Ale jak na twarzy, bardzo ciemne. Ale
są takie, słuchajcie, one są perłowe i się błyszczą. Tak. One się błyszczą. To jest taki bronzer, który ja mówiłam wam, że chciałabym taki bronzer na lato. I on tu się po prostu tak błyszczy, że to jest historia. Że to jest, słuchajcie, historia. Ja go jakoś muszę rozetrzeć chyba. Ja nie wiem. Zebrać troszeczkę, bo żeby on był subtelniejszy. No nie wiem. Pięknie się mieni. Widzę, że się mieni. Jest taki ciemny, do ciemnego podkładu. Słuchajcie, naprawdę. Może być hit. No, to jest... No chyba nawet w miarę mi się on podoba. Dobra, lecimy teraz tym. Czy to w ogóle będzie alarusz? No chyba tak. Jakie to jest ciemne, jak to się osypuje. Ale będę wyglądała dzisiaj. Rozświetla. Tak na dosyć ciemno. Mocno bym powiedziała, że rozświetla. Słuchajcie. No rozświetlił mnie, no. I tak nadał mi koloru, nie? Takiego bardziej pomarańczowego niż różowego. No ale to mówiłam, że to takie a la brązy jakby rozświetlacz. Ale bardzo fajny rozświetlacz. Co wy o tym myślicie? Bardzo fajnie to wyszło. W ogóle teraz czuję, że mam jakieś takie życie, że ten nie jest takim płaskim kompletnie matem, bo już takie miałam wrażenie, że to jest taki kompletny płaski mat. Ale słuchajcie, ja mam jeszcze rozświetlacz, więc mam jeszcze taki rozświetlacz, też taki złoty, złotawy, highlighting powder. I jego spróbujemy też gdzieś coś nałożyć, żeby w ogóle zobaczyć, jak on... Ojku... Jak on się sprawuje, nie? Jest. Strasznie te produkty się osypują w tych opakowaniach. Mocny! Ej! Mocny i nie jest taki aż złoty. Taki jest może bardziej. Bardzo fajnie wygląda. Mocny jest jak nie wiem. Naprawdę. Bardzo jest mocny. Jestem w szoku. Jestem w ogromnym w ogóle szoku. Daję słowo. Dobra, słuchajcie. Robimy sobie te, zrobię sobie rzęsy zrobisz sobie rzęsy już tymi swoimi, no to niestety tutaj tego też nie przeskoczę. Fajnie, że z tym różem się tak udało. Też planowałam tą paletkę użyć wtedy jako róż, jeżeli ten rozświetlacz nie da żadnego koloru, bo w końcu nie wiedziałam, jak to z nim wyjdzie, tym kolorowym. Ale spoko, naprawdę. Jest spoko. Trochę te podkłady takie są... Te pudry trochę, moim zdaniem bardziej może nawet skipściły te podkłady. Bo te podkłady jeszcze same w sobie w miarę dobrze wyglądały z tymi pudrami koloryzującymi. Nie było w ogóle transparentnych takich, to znaczy, ja w ogóle nie wiem, bo ja nie miałam koloru tych pudrów za bardzo do wyboru. Więc... Przepraszam. Ej, ale to spoko wygląda. Za 130 zł, jeszcze żeby tylko tusz jakiś, no ale to tusz też z drugiej strony każdy z nas ma jakiś, zawsze, bo akurat tusze, no to wiadomo, więc wydaje mi się,
że za 130 zł to nie ma katastrofy. Dobra. Jeszcze pogrubienie. No i dobra, i kończymy to na dziś. Jeszcze usta. Usta mam tylko jakiś błyszczyk, nie mam żadnej konturówki, więc też nie użyję. Wejdę trochę tym błyszczykiem po prostu dalej i tyle. No nie wiem, no. Spoko. Dobra, błyszczyk. Bardzo smaczny. Bardzo pachnący. Mega mocno. To jest Sensic Ultra Shiny Lips. No, jest ultra shiny. Jest bardzo smaczne. Jest bardzo fajny w konsystencji. Dobra, ale to teraz zrobimy sobie podsumowanie. To tak. Podkłady. Skin Matte Finish i Skin Booster. Ten jest w konsystencji niby lżejszy, ale bardziej moim zdaniem bardziej kryjący i bardziej wygładzający jednak, chociaż mówiąc to, że jest bardziej wygładzający, mam na myśli tylko to, że trochę bardziej wygładzający niż ten, a ten nie jest w ogóle wygładzający i generalnie nie przykrywa porów, uwydatnia je. W miarę się na nosie jakoś tam ułożył, ale ten lepiej niż ten. I ten matte finish maże się po twarzy, raczej do nałożenia gąbeczką, ten spokojnie też ręką. Więc to, tu jest w ogóle napisane, że to jest podkład matujący z proteinami jedwabiu. Nie wiem, zobaczymy, oby wszystko było dobrze. Następnie pudry. Puder Matte Finish Powder i Shine Powder. To nie jest żaden Shine Powder, jest to bardzo mocno przyciemniający puder, absolutnie nie nadający się pod oczy, który bardzo mocno wysusza tą strefę. Puder Matte Finish Powder jest pudrem bardzo mocno matującym. Mam wrażenie, że wręcz to jest taki płaski mega mat, którego ja bardzo nie lubię. Natomiast osoby z mocno tłustą cerą może by się z tym polubiły, gdyby był on transparentny i nie dodawał koloru. Więc to jest minus. Kolejna rzecz, korektor. High Coverage. Moim zdaniem to jest takie na pół krycie, średnie raczej. Nie mam zielonego pojęcia, być może jest ono do zbudowania. Tego nie sprawdziłam, bo takiej potrzeby moje oczy nie mają. Kolorystycznie dosyć dobrze dobrałam go, ale jest to jest to produkt, po którego na 100% nie sięgnę, ponieważ jest, ciastkuje się pod okiem, bardzo brzydko wygląda, brzydko się rozkłada, także no, korektor nie za bardzo. Kolejna rzecz, cienie, nie, może eyebrow, już połamałam ją, słuchajcie, i połamałam już skówkę, bo jestem sierotą, ale na szczęście jest ona do zatemperowania i na 100% będę jej używała. Bardzo szybko, bardzo szybkie malowanie brwi, bardzo mi odpowiada kolor, jest to dosyć zimny kolor tutaj, chociaż się wydaje, że to jest taki dosyć neutralny, natomiast tu wyszedł na brwiach dosyć zimno. Ale bardzo szybka praca jest z nim, mi odpowiada, ja lubię produkt szybki, dorysowałam co miałam dorysować, brwi wyglądają dobrze. Gdybym mogła użyć dzisiaj mydełka, w sumie mogłabym, ponieważ zapomniałam o tym, że i tak muszę użyć swojego tuszu do rzęs, ale już słuchajcie, nie będę tego jakby, wiecie,
Nie będę już tego używała, już po prostu brwi zostaną takie tylko tym. Jest bardzo fajna szczoteczka, która bardzo fajnie wyczesuje też te brwi, jak najbardziej na tak kredka. Jeżeli chodzi o cienie do powiek Sensic Sensitive Skin Trendy Eyeshadow, to powiem tylko tyle. Bardzo dobrze napigmentowane, rozcierają się ze sobą, łączą się bezproblemowo ze sobą. Można tymi czterema cieniami wykonać naprawdę bardzo fajny makijaż. Na przykład któryś jeden kolor Wam się podoba, można go nałożyć na całą powiekę. Myślę, że bardzo fajna paletka i to przejdźmy szybciutko do też konturówki. Miękka, delikatna i trwała hipoalergiczna kredka do makijażu z witaminą E. Jest miękka, absolutnie nie podrażnia powiek, jest to bardzo miła praca, bardzo piękny kolor brązowy, w ogóle naprawdę świetnie, słuchajcie, zobaczcie, ona naprawdę świetnie rysuje, więc rewelacja, miło mi się jej użytkowało. Na tych różowych cieniach nie robi jakiegoś efektu, w sensie ona jest dosyć jasną kredką, ale słuchajcie, będzie to kredka, która będzie się prześwietnie rozcierała i ja to już widzę na ręku, także jak najbardziej myślę, że będę używała, będę jej w przyszłości używała. Dalej, bronzer, czyli perełki brązujące, bardzo mocno rozświetlające, bardzo intensywny bronzer, bardzo taki dosyć ciemny, także przy ciemniejszym podkładzie jak najbardziej, do tego troszeczkę może za ciemne, ale ogromny plus za to, jak się pięknie porozcierał, że nie nakładał się, w pierwszej fazie wydawało się, że nakłada się plamiście, okazało się, że nie ma z tym problemu, żeby to rozetrzeć, także bardzo fajna praca, bez żadnego problemu. Teraz tak, highlighter trójkolorowy. Słuchajcie, przepiękny to jest highlighter, przepięknie wyglądają policzki, nadał troszeczkę takiego koloru, więc wygląda jakbym użyła jakiegoś różu, wygląda fantastycznie, bardzo się pyli w pudełku, ale każdy z tych produktów się dosyć mocno pyli w pudełku. Natomiast nie robi tu jakichś na skórze problematycznych rzeczy, więc jest miły w używaniu. Ten jest bardzo mocny, jak widzicie, mam rozświetlony łuk brwiowy, kupidyna i trochę nosa tym. I naprawdę jest bardzo mocnym rozświetlaczem, na pewno będę go używała, myślę, że się cieszę, że w ogóle poznałam tę markę i że odkryłam takie fajne rzeczy. No i błyszczyk. Błyszczyk, słuchajcie, jest z drobinami jakimiś takimi brokatowymi, coś takiego, ale bardzo komfortowy jest, jest dosyć gęsty, przy nakładaniu jest bardzo komfortowy, jest bardzo smaczny w sensie zapachu, taki owocowy, bardzo fajny zapach, bardzo dobrze się w nim czuję, komfortowo, myślę, że nawet ten kolor akurat pasuje tutaj do tego wszystkiego, także też myślę, że bardzo chętnie po niego sięgnę, nawet mam taki pomysł, żeby na jakąś fioletową pomadkę go nałożyć, bo on ma takie różowe podtony i myślę, że może bardzo, nawet różowo-fioletowe, że będzie, może bardzo fajnie wyglądać, więc ogólne moje podsumowanie produktów Sensic. Po podkłady bym raczej nie sięgnęła i raczej bym ich nie kupiła, po korektor też nie, natomiast cała reszta, myślę, że to są bardzo fajne produkty i myślę, że fajnie jest czasami poznać nową markę i spróbować czegoś innego. No więc słuchajcie, tym bardzo pozytywnym akcentem kończę dzisiejszy filmik. Zapraszam Was do mnie na kanał, bardzo bym prosiła, wiem, że sporo ludzi ogląda, ale nie subskrybuje. Kliknijcie tą subskrypcję, Was to nic nie kosztuje, a ja będę mogła się rozwijać. Także dzięki bardzo i buziaczki!